A więc to jest to. To wcale nie jest takie proste. Obecnie myślę o dzieciakach. Świat, w którym żyjemy, jest piękny, ale bardzo ciężko jest wychowywać w nim nasze dzieci. Ten świat jest pełen dopaminy. Tak, i tak jakby te wszystkie gry, świat nie był pełen dopaminy, ale teraz tak jest, na każdym kroku. Wasza babcia jest, za przeproszeniem, dealerem i można to jeszcze obejrzeć na telefonie. Dziś każdy się pławi w dopaminie non-stop. No tak, a więc powinniśmy zamknąć nasze dzieci w domu i je tam zostawić. I oczywiście to wcale nie jest proste, ponieważ nie możemy tak po prostu zanegować naszych czasów. Żyjemy w erze komórek, smartfonów i one już nie znikną, podobnie z grami komputerowymi. Ale co robić, szczególnie w kontekście jedzenia? W jaki sposób karmić nasze dzieci, żeby zapobiec lub choćby zmniejszyć ryzyko bycia uzależnionym jako dorosła osoba? Po pierwsze, trzeba zbijać dopaminę oraz kortyzol i trzeba zwiększyć ilość serotoniny. To są trzy neuroprzekaźniki, które należy regulować. Dopamina i kortyzol muszą zostać obniżone, a serotonina podwyższona. Pytanie brzmi, w jaki sposób to zrobić? No cóż, serotonina powstaje z aminokwasu zwanego tryptofanem, a tryptofan jest najrzadszym aminokwasem. Pokarmy, którego zawierają, to jajka, kurczak i ryba. To nie są fast foody. Po drugie, trzeba wspomóc neurotransmisję. A do tego potrzebujesz kwasów tłuszczowych omega-3, które znajdziesz, raz jeszcze, w rybach, lnie, na pewno nie w przetworzonym jedzeniu. Na koniec musisz obniżyć poziom dopaminy, a to, co ją napędza najbardziej, to cukier. To, czego chcecie, to wysoki poziom tryptofanu, kwasów tłuszczowych omega-3 i niskocukrowa dieta. I to jest tak zwane prawdziwe jedzenie. To, co my mamy na dziś, to niski poziom tryptofanu, kwasów omega-3 i wysokocukrową dietę, tak zwane jedzenie przetworzone. Przetworzone jedzenie napędza układ nagrody. Nie ma tutaj żadnej dyskusji i nikt tego nie kwestionuje, ale robienie tego 24 godziny na dobę, 365 dni w roku nie jest dobre i ogranicza to również przepływ serotoniny, a więc dzięki temu mamy uzależnienie i depresję. Dowiedziono, że gdy pozbywasz się przetworzonego jedzenia, to zarówno depresja, jak i uzależnienie ustępują. Witamy wszystkich i bardzo się cieszymy, że obejrzeliście kolejną część wywiadu braci rodzeń z doktorem Lustigiem. No, postanowiliśmy ten wywiad pociąć na drobniejsze części. Tak nam się wydaje, że będzie lepiej, dlatego cieszymy się, że byliście z nami. Już niedługo kolejne odcinki tego wywiadu. Mamy nadzieję, że dopaminka za bardzo nie podskoczyła, aczkolwiek trochę na to liczyliśmy, bo to ona powoduje, że chętnie poczekacie i oglądniecie następny odcinek. Pamiętajcie, z braćmi rodzeń można pięknie żyć. No, ale też pamiętajcie, no po to tu jesteśmy, żeby powiedzieć, żebyście walnęli w kciuka, jeżeli uważacie, że to, co tam się działo i to, co się tutaj dzieje, jest warte walnięcia w kciuka, no bo wiecie, te bezduszne algorytmy wtedy postanowią podesłać ten film potrzebującym. Także cieszymy się, że jesteście z nami i do następnego odcinka. Na razie.